Dziewczynko, witam Was bardzo serdecznie i cieplutko w kolejnym odcinku Słodkiego Flirtu. Powracamy do fabuły głównej, czyli przedostatniego już odcinka Słodkiego Flirtu, konkretnie 39, zatytułowanego Wyniki egzaminów. Podczas ogłaszania wyników dowiesz się, czy dokonałaś dobrych wyborów. Na pewno nie. Zbliża się koniec szkoły i szykuje się wielkie wydarzenie. Ale jakie? Oto jest pytanie. No biorąc pod uwagę, że jesteśmy już po egzaminach, no to wypadałaby jakaś studnióweczka. Chociaż po tym szaleństwie ze spin-offem Lisandra, to wiecie co? Ja tak zakładam, że skoro to już jest przedostatni odcinek, no to powinno być troszeczkę więcej takich intymnych chwil i sytuacji z Lisandrem. No na to liczę. W końcu, kiedy jak nie teraz? To już jest ostatni dzwonek, dosłownie. To co, zaczynamy? Zaczynamy, bez przeciągania. Oh yeah, tak długo na to czekałam. Oh wow, mój pierwszy prezent tego typu. Cześć kochana, podobno potrzebujesz energii, aby kontynuować przygody, które na ciebie czekają. Oto 500 punktów akcji na dobre rozpoczęcie dnia. Możesz je wykorzystać, aby spędzić czas sama wiesz kim, no... Mi nie musisz przypominać z kim. Buziaczki, jakie serduszko. Okej, thank you, jak się cieszę, po raz pierwszy. Wszyscy mi wspominaliście, że otrzymywaliście właśnie przed rozpoczęciem nowego odcinka jakieś punkty akcji. Nic nie dostawałam, ale jest, w końcu udało się. Więc możemy lecieć z tym koksem. W końcu! Słychać po moim głosie, że się jaram, co nie? Ale przysięgam, nic nie jarałam. Ja już tak mam. To moje ostatnie dni w słodkim amorisie. No, z jednej strony fajnie, z drugiej kronie, kończ się. Mam taki sentyment do liceum. Nic nie będzie już takie samo. Muszę przyznać, że robi mi się smutno na tę myśl. Jezu, jak sobie przypomnę moje zakończenie roku. Wyłam. A raczej nie mam tego w zwyczaju. Tak? Nie masz tego w zwyczaju? Wiecznie chodzisz zdołowana i smutna. Zanim pojawiłam się w słodkim amorisie, nigdy nie bałam się nowych wyzwań. Wręcz przeciwnie. Tak, nawet chłopaków dosiadałam okrakiem. Perspektywa odkrycia nowych horyzontów zawsze mnie uszczęśliwiała. Ale teraz... No, zwłaszcza, że nie wszystkie postaci wybiorą się z nami na uniwerek i to jest najgorsze. To nie jest moment na sentymenty. Na razie muszę odebrać wyniki egzaminów. O Chryste, nie wiem, czy chcę wiedzieć. Ciekawe, jak mi poszło. Ale biorąc pod uwagę, że zamiast spotkać się z Ewanem, wzięłam udział w tych korepetycjach, no to może nie będzie tak najgorzej? Nie wiem, najwyżej rodzice mnie zabiją. Jest tylko jeden sposób, aby się przekonać. Okej, postaram się tak dużo nie ględzić na początku, tylko po prostu grać. Odbierz wyniki egzaminów. Ale where? Nie wiem, tutaj? Faraz, masz moje wyniki? Nie wiem. Może trzeba było iść... O, okej, jesteśmy na dobrym tropie. Nagle coś zagrzytało. Zazgrzytało w całej szkole i usłyszeliśmy znajomy głos. Hefalum zgrzyta znowu. Witam moich drogich uczniów, mówi do was pani dyrektor. Nie zgadlibyśmy po tym skrzeczącym głosie. Tak, zauważyliśmy. Jak mogłaś zauważyć? Ty ją słyszysz, a nie widzisz. Oj, Merka. Co się dzieje? Znowu? Come on, gro, nie jest tak źle. Mam wiadomość dla ostatnich roczników. Wyniki waszych egzaminów zostały wywieszone w poszczególnych klasach. Możecie już je sprawdzić. No właśnie szłam do chemicy. Jeżeli nie zdaliście... Co? Jest taka opcja? Jeżeli nie zdaliście, to przypominam wam, że poprawki odbędą się w przyszłym tygodniu. Z drugiej strony może trzeba było celowo oblać to... Wydłużyłby się odcinek i moglibyśmy się cieszyć liceum jeszcze dłużej. O zgrozo, przyłapałam się na trzymaniu kciuków, mając nadzieję, że nie będę musiała niczego poprawiać. Zaraz się okaże. Pozostali są wolni. To znaczy, że nie chcemy was tutaj widzieć. Co? Jaka szczerość. Ona jest podła. A nie mówcie mi, że to jest tak naprawdę ostatni odcinek, kiedy widzimy liceum. O, to będzie przykre. Jedynie uczniowie, którzy będą podchodzić do poprawek, będą mogli wejść do szkoły w najbliższych dniach. Czyli to będzie ostatni odcinek, kiedy wejdziemy do liceum? Czyli 40 odcinek teoretycznie to będzie u nas w domu już tylko i na mieście? No, to będzie przykre. Błagam, pozwólcie, abym mogła w końcu trochę odpocząć. Tak bardzo tego potrzebuję.
Oj, nie bój się, Lisander cię wymosuje, gdzie trzeba. Czeka także na was niespodzianka po zakończeniu poprawek, ale na razie nic więcej wam nie powiem, żeby was nie rozproszać. Najważniejsze, żebyście pozostali skoncentrowani. Dobrze. Będę koncentratem pomidorowym, będę skoncentrowana. Co to znowu za niespodzianka? Kto to się pojawił? Ktoś, z kim ma minus 40? Niech zgadnę, Amber? Weź załaduj się. Muszę wiedzieć, z kim rozmawiam i kogo nienawidzę. Grrr, wiedziałam, ta żmija. Gdzie zgubiłaś ogon? Mam na myśli Li. Co to znowu za niespodzianka? Ty nie będziesz miała żadnej niespodzianki. Nikt cię nie zaprasza. Tylko nie mówcie, że zorganizują festyn jak w przedszkolu. O, Li! I ta twarz! Co oni ci uczynili? Zaraz mnie coś trafi z tymi animacjami, przysięgam. Tak, jest przepiękna. Dziwnie wygląda z tymi brwiami. Ma bardzo dziwne brwi. Ta grzywka. O, i przytyła. Dostała więcej w biuście. Ale widzę, że ulubione zajęcie nadal jak najbardziej na propsie, czyli zjadanie szminki na oczach wszystkich. Bomba. Myślisz, że byłaby do tego zdolna? Ja nie wiem, o czym one rozmawiają w ogóle. Nie wiem, ale jak tylko zaliczę egzaminy, to nie zostanę w tej durnej szkole ani chwili dłużej. Chcę w końcu pojechać na wakacje. I tak nie zdałaś. Patrzyłam, jak obie żmije oddalały się, aby sprawdzić wyniki egzaminów. Żmije się nie oddalają. Żmije pełzają, czyli odpełzły po prostu. W końcu trochę spokoju. Ciekawe, co dyrektorka dla nas przygotowała. Znając ją, obawiam się najgorszego. Nie, no na pewno studniówka. Byłoby chamstwo, gdybyśmy nie mieli balu na zakończenie. Ale i tak muszę najpierw sprawdzić wyniki. Dobra, lecimy. Raz kozie śmierć. Wszystko w swoim czasie. Tak. Najpierw wyniki, potem zabawa. I romanse z Lisandrem. O, okej. Okay. Jesteśmy w dobrej sali. Gdy wchodziłam do sali, wpadłam na Melanię i Violettę. Dziewczyny, a co wy tutaj robicie? Obgadujecie mnie? Na bank. Pewnie obgadują mój nowy strój. Powala na kolana. Musiałam zrobić małe cięcie. Mam nadzieję, że po tej krótkiej przerwie wszystko już będzie działało jak należy. Sama widzisz, że wszystkiego nie oblałaś. Mowa o Melanii, to ona tak lamentowała. Co za oszustka. Co za przeprzydła oszustka. Jak ona dziwnie wygląda, ona ma takie wielgachne oczyska w tej nowszej wersji. Strasznie się cieszę. Nie spodziewałam się tak dobrej oceny. To po co ona tak lamentowała? Oczywiście, tak jakby Melanie miała w zwyczaju oblewać sprawdziany. Jak ona wtedy lamentowała... wiedziałam, że to kujonka. Podeszłam do listy z wynikami z historii. O, spójrzmy. Ciekawe, czy Merka będzie gorsza z historii, czy z chemii? A może z WF-u? Kto wie, jeszcze plastyka do tego doszła. Dostałam 17 na 20 punktów. Ekstra! Wow! Dobrze, że zdecydowałam się pouczyć z pozostałymi przed egzaminami. Oj, bardzo dobrze. Brawo, Merka. Wiedziałam, że twój brak koncentracji był tylko chwilowy. To wina Lisandra. On mi zawrócił w głowie. Tak, to był przede wszystkim burzliwy koniec roku. Wiesz już, co chcesz robić w przyszłym roku? Może chciałabyś studiować historię? Tak, pewnie. Jestem pewien, żebyś sobie poradziła. Może. Sama jeszcze nie wiem, co chcę robić. A ten już chce wszystko wiedzieć. Rozumiem. Na pewno coś wymyślisz. On chyba chce się wkręcić na jakieś prywatne korepetycje. Znaczy, żebym ja wzięła udział w jakichś prywatnych korepetycjach przed egzaminami na uniwerek. W twoich snach, pedofilu. Tak, dziękuję. Muszę teraz sprawdzić wyniki z chemii i biologii. Okej, czyli idziemy zobaczyć, co tam nasz Devolaj nam dał z egzaminów. The hell? Sala plastyczna? Nie? No chemia i biologia, no hello! Nie ma jeszcze naszych wyników. Co oni czynią? Cześć! Widziałaś już, czy zaliczyłaś historię? Tak, przed chwilą. Jak one się bujają. Hej! Dostałam świetną ocenę. Dziewczyny! Jeszcze raz bardzo wam dziękuję, że namówiłyście mnie na wspólną naukę. No, mały włos, a wybrałabym Ewana. My też nieźle sobie poradziłyśmy. A wszystko to zasługa czyja? Nataniela! Jesteśmy niepokonane!
Tak, nieśmiertelna. Idę sprawdzić pozostałe wyniki. Do zobaczenia, dziewczyny. A gdzie jest mój Lysandar? Trzeba przyznać, że Kim i Iris wyglądały na zadowolone ze swoich wyników. No to super, wygląda na to, że wszyscy zaliczymy. Oby Amber nie zaliczyła. Okej, czas na wyniki z chemii i biologii. Przesuńcie się! Nic nie widzę! Kto to się pcha? O wow, przeklikałam. Amber, uspokój się. Na każdego przyjdzie kolej. Nathaniel. Merka, przed tablicą z wynikami grasują dzikie tłumy. Wróć później. Dzikie tłumy. Dobrze, przepani. Pójdę w międzyczasie do sali gimnastycznej i sprawdzę ocenę z WF-u. O, może znowu kogoś dosiądę okrakiem. To by było coś. O, jak teraz fajnie, wszystko płynnie chodzi. Boże, jak ja się cieszę. Musiałam zrobić format i tylko to pomogło. Mojemu przestarzałemu komputerowi. Tylko mi nie mów, że ty też ganiasz jak głupia za wynikami. Castiel, nie widzieliśmy cię całe wieki. No tak, a ty nie? Wcale. No tak, latam w tej z powrotem. To mnie interesuje. Na pewno dobrze ci to zrobi. Głupek. Spadam stąd. Wszyscy tutaj za bardzo histeryzują. Ciekawe, czy on zaliczył wszystko. Nie jest ciekawy? The hell? Znowu kręci się dużo osób. Spojrzałam na swoją ocenę. 13 punktów. Nieźle. Na 20? No to marnie. Szczególnie, że nie da się pouczyć do egzaminu z WF-u. Widzisz, nie trzeba było dosiadać, kogo popadnie. Dzieci, uspokójcie. Jaki Schwarzenegger, co oni mu z twarzą zrobili? On ma pupę na podbródku i w ogóle... Jezu, i dlaczego on... stoi jak krzywa wieża w Pizie? Dlaczego on jest taki przekręcony? A ta klata, jak oddycha, to mu się normalnie... powiększał kilka rozmiarów. Ależ on jest sexy. Nie, no jestem pod wrażeniem, ale ta twarz... Wcześniej wyglądał jak taki śmieszny Pokémon. A teraz? Jaki on męski i ten lok, i ten włos tył. Czy on ma kitkę? Dziwne. Tablica z wynikami nigdzie nie ucieknie. Skąd wiesz? Może dostanie nóg i sama pójdzie. Jest pan pewien? Bo ten wynik nie za bardzo mi się podoba. Byłoby mi to na rękę. Jeez Louise. Lisio, mi też. Może moglibyśmy się umówić i pozbyć się tych wyników? Ja nie mam nic przeciwko, żeby być w parze z Lysandrem i znowu przejść te biegi, czy co to było. Przykro mi, chłopcy, ale te wyniki nigdzie się stąd nie ruszą. Jak się zaczął pocić, ale nie, on jest teraz przerażający. On by się nadawał na klawisza w więzieniu, a nie na nauczyciela WF-u. Normalnie. I ta róża teraz mu zdecydowanie nie pasuje. I przestań się tak wykrzywiać. Że jakieś lumbago? Ja pindole. Rzuciłam pytające spojrzenie Lysandrowi. Powiedzmy, że gdybym chciał pobiec w olimpiadzie, to miałbym marne szanse. Nie przejmuj się, ja też dostałam 13 punktów na 20. W normalnej szkole potrzebowałabym minimum 15, żeby zaliczyć. Nie popisałam się podczas tego zadania, bo nie byliśmy razem w pazie. Dosiadłabym cię jak konia okrakiem i byś zaliczył. I tak nie widzę cię w roli zawodowego sportowca. Jak śmiesz? I to do swojego ukochanego tak mówić. Wolę cię w roli... przeklętego? Jak to przeklętego? Widzę cię... Wolę cię w roli przeklętego poety? Przeklętego? Merka, co ty masz z głową? Miło mi to słyszeć. Naprawdę? Nie masz mi za złe, że... określam cię mianem przeklętego? Lysander mnie przytulił, a potem się odsunął. Na oczach wszystkich. Pójdę sprawdzić pozostałe wyniki. Do zobaczenia. Dlaczego my nie chodzimy razem sprawdzać tych wyników? Peggy, jaka ty jesteś tutaj dziwna. Proszę pana, można poprawić swoją ocenę? Latając tym mikrofonem na pewno poprawisz. Oczywiście, podczas sesji poprawkowej. Nawet z WF-u jest sesja poprawkowa. Ale na twoim miejscu poprawiłbym inny przedmiot, gdyby brakowało mi punktu. A co, może jej pójść jeszcze gorzej? Nie sądzę, aby WF był niezbędny, aby dostać się do szkoły dziennikarskiej, nie uważasz? No nie wiadomo. Myli się pan, trzeba być w świetnej formie, aby zostać niezastąpionym reporterem. Tia. Tekst jej wjechał na twarz. Na przykład, gdy chce się pojechać do strefy wojennej, na tereny zniszczone podczas katastrof naturalnych, lub gdy chce się zrobić reportaż o Amazonii. Wow, jakie ona ma ambitne plany. Jezu, co to było?
Widzieliście te podrygania i tą twarz te animacje. Rzeczywiście, nie pomyślałem o tym. On tak stoi, tak jakby chciał, żeby ktoś go przytulił. Podoba mi się zacięcie Peggy, nawet jeżeli czasem w przeszłości bardzo mnie to irytowało. Pójdę do sali biologicznej. O nie, wyniki z najgorszego przedmiotu ever. W sumie dobrze, że nie było matmy. Gdyby była matma, to by mnie zaliczyło. Jeez Louise, to były moje najmniej ulubione przedmioty w szkole. Matma i chemia. Pewnie dlatego, że miałam takie nauczycielki, które nie potrafiły tłumaczyć dobrze. Możesz wejść, tłum się rozprosił. Nauczycielka wygląda na wycieńczoną. Ona chyba też potrzebuje wakacji. Podeszłam do tablicy i co? Będzie źle? Zdobyłam 16 punktów. Lepiej jak z WF-u? What? Yeah! Merka, yeah! Dobra robota, dzięki! Twój wysiłek się opłacił. Nie wiem, jakim cudem zaliczyłam, ale okej. Dziękuję. Pani Delaney powiedziała mi komplement. Jeszcze się uśmiechnęła. Po raz pierwszy widzę, jak się uśmiecha. Niewiarygodne. Ty masz zęby? Może jestem w ukrytej kamerze? No, zaraz tutaj ktoś wyskoczy nam na twarz. Mamy cię! Zawsze wiedziałam, że masz słabość do nauk ścisłych. Serio? Tak, to prawda. Może od 2 minut. Z takim wynikiem powinnaś pomyśleć o studiach przyrodniczych. Zastanowię się nad tym. Studia przyrodnicze? Przyznaję, że nigdy się nad tym nie zastanawiałam. No i ciekawa. I na jaki wybór padnie? I na jakim kierunku skończy Merka? Muszę już tylko sprawdzić wynik z plastyki. I proszę, nie spoilerujcie mi, bo nie chcę wiedzieć. Cześć, sprawdziłaś już swoje oceny? Tak. Prawie wszystkie. Jesteś zadowolona z wyników? Tak, na razie wszystko zaliczyłam i to tylko i wyłącznie zasługa twoja. Udało ci się. Znaczy mi się udało, ale z twoją pomocą. Dziękuję za twoją pomoc, to mi bardzo pomogło. Nie ma za co. Jaki ty jesteś kochany. Jestem pewien, że bez mnie też byś sobie świetnie poradziła. Dlaczego on się tak rumieni? Po chwili zdałam sobie sprawę, że Nat zachowywał się dosyć wymijająco. Wszystko w porządku? Jaką smutną minkę zrobił? Chyba tak, tak. Coś jest na rzeczy. Po kilku sekundach wahania zdecydował się powiedzieć, o co chodziło. The hell? Dostałem świetne oceny ze wszystkich przedmiotów. To jest powód do smutku? No to dlaczego robisz taką minę? The hell? Co z tobą? Chodzi o to, że zawsze starałem się mieć dobre oceny, żeby zadowolić mojego ojca. Aha, no i? Teraz, gdy nie muszę mu się już z niczego tłumaczyć, czasem mam wrażenie, że to wszystko jest trochę próżne. Jak to? Ty się uczyłeś dla ojca czy dla siebie? No co ty? Rozumiem, to trochę głupia. Nie, rozumiem, ale uczysz się dla siebie, pamiętaj. To wymagało wiele odwagi, aby odciąć się od oceny i wpływu rodziców. No, tak. Czasami mam wrażenie, że dalej staram się ich zadowolić i zmuszam się, żeby być ze wszystkiego najlepsze. Może robisz to teraz dla siebie? No właśnie, sam nie wiem. O nie! I dlatego Nathaniel zejdzie na złą drogę? Tak, już trochę mi zaspoilerowaliście. Jaki będzie Nathaniel na uniwerku? Nathaniel przez chwilę patrzył przed siebie pustym wzrokiem. W końcu zmienił temat. Będę wracać do domu. Jestem strasznie zmęczony. Pozdrów swoją kotkę. Dobrze. Patrzyłam, jak się oddalał. Czasem zadaję sobie dziwne pytania. Może troszkę. I co teraz? Co teraz? Co mamy za zadanie? Odbierz wyniki egzaminów. Jeszcze chyba plastyka nam została. Ale wyjdziemy sobie na dziedziniec. Wszystko dobrze obadamy. A nuż widelec, może ktoś się tu kręci. A konkretnie ktoś z chłopaków. Znaczy, Castiel już się zawinął, nad czym ubolewam, bo ostatnio mało z nim rozmawiam. Więc z nim już nie pogadamy raczej. No ale gdzie jest na przykład Kentinos? Jestem ciekawa, jak mu poszło. Gdzie jest mój Lisio? Może w stołówce? Nope. Wszystkich wywiało. No a gdzie Aleksy i Armin? The hell? O, okej. Okay. Merka, czekałem na ciebie. Jak to? Sprawdź swoją ocenę. Co to ma znaczyć? Co nie zaliczyła? Zestresowana ledwo zauważyłam, że piernik był wobec mnie bardzo bezpośredni. Mam nadzieję, że trzyma łapę przy sobie. Co to znaczy jest ze mną bardzo bezpośredni? Z obawą podeszłam do tablicy z wynikami.
O rany, zdobyłam 18 punktów. Na 20 max? Wow, nie wierzę. To może Merka pójdzie na Akademię Sztuk Pięknych? Piernik zaczął się śmiać, gdy zobaczył moją zdumioną minę. Aż tak bardzo dziwi cię twój wynik? No bardzo, bo mnie nie. O, dzięki, że we mnie wierzyłeś. Zawsze wiedziałem, że jesteś zdolna. Zastanawiałaś się już nad Akademią Sztuk Pięknych? O tym wspominałam. Ja za bardzo, nie na poważnie. Gdybyś miał jakieś pytania, nie wahaj się, chętnie ci pomogę. Bardzo dziękuję. Wow, jedno jest pewne. Wymigałam się od poprawek. A nawet lepiej, dostałam świetne oceny. Gdy powiem o tym rodzicom, to co, wszystko zaliczone. Piernik jest wspaniałą osobą, będzie mi go brakowało. O, nie, będzie mi brakowało Lisia. Byłaś ostatnia, dlatego zamknę już klasę. Już myślałam, że będzie coś w stylu, zamknij już gębę i sobie idź. Będziemy mogli później o tym porozmawiać, jeśli chcesz. Dobrze, dziękuję. W razie gdybyś mnie potrzebowała, moje biuro jest zawsze otwarte. Miłego dnia. Zauważyliście, że po ogłoszeniu wyników każdy z nauczycieli danego przedmiotu proponuje mi studia w tym kierunku, w którym był egzamin, no poza oczywiście tym Boryskiem i WF-em. Oj, nie będzie ze mnie sportsmenki, zdecydowanie nie. Muszę przyznać, że ta dyskusja mną wstrząsnęła, chociaż mam wprawę, przeskakiwanie przez mury i w ogóle. Przejdę się na zewnątrz i sobie to wszystko przemyślę. Przejdź się na zewnątrz, musimy ochłonąć. Jej, rodzice będą dumni, udało mi się zaliczyć. O, wilku, mowa, cześć, dlaczego jesteś zdołowany? Gdy wyszłam z budynku, natknęłam się na Kentina, siedział sam na ławce. O, wygląda na zdołowanego. Niech zgadnę, nie zaliczył. Kentin, wszystko gra? Cześć, Merka. No, cześć. Szczerze, mogłoby być lepiej, o nie. Kompletnie zawaliłem egzaminy, będę musiał je poprawić, ale jak ze wszystkich przedmiotów? O nie, przykro mi. Mogłem się tego spodziewać. Czas na mordobicie to miałeś, ale na naukę to już nie. Ostatnimi czasy nie byłem zbytnio skoncentrowany na nauce. No tak, to prawda. Miejmy nadzieję, że to ci posłuży za lekcję. Spójrz na dobrą stronę, a jest jakaś dobra strona. Okej, możemy go pocieszyć. Masz drugą szansę, żeby to zaliczyć. Masz rację, muszę myśleć pozytywnie. Ale jak na serio, jeżeli nie zaliczył ani jednego przedmiotu, nawet WF-u, to... Ja nie wiem, jak można w tej sytuacji myśleć pozytywnie. Nie ma żadnych pozytywów. Jestem pewna, że sobie poradzisz. Wcześniej zawsze dobrze sobie radziłeś na lekcjach. Nie ma opcji, żebyś zawalił poprawki. Mam wielką nadzieję, że masz rację. Weź się za siebie, co? Dziękuję, że próbujesz podnieść mnie na duchu. Kentin niepewnie się do mnie uśmiechnął. Uśmiechnął? Tam nie było eł na końcu. Byłem głupi, że wcześniej cię nie posłuchałem. Może dzięki temu nie byłbym teraz w takiej sytuacji... Jaki się czerwony zrobił. Tak, z pewnością. Widzisz, słuchaj się, Merki. Pójdę poszukać Rozali. Ona zawsze wie, co dla ciebie najlepsza. I jeszcze jej nie widziałam. Mam nadzieję, że zaliczyła egzaminy. Okej, na razie. A gdzie jest Lisander? Ja chciałabym się z nim pomigdalić jeszcze przez chwilę. Szukasz czegoś? Albo kogoś? Ciebie. Tak, skąd wiedziałeś? Szukam ciebie, mój ukochany, całe moje życie. Gdzieś ty był, kiedy ciebie nie było. Nie wiem, to chyba intuicja. Podoba mi się ta nutka ironii w twoim głosie. A mi się podoba, jak słodki jest twój głos. What? Ja mam skrzeczący, okropny głos. Zaczęłam się czerwienić. Sprawdziłeś już wszystkie wyniki? Tak, całkiem nieźle sobie poradziłem. Oprócz WF-u i chemii. Chemii? O. Ale to nie są moje ulubione przedmioty, więc nie ma się co dziwić. Biedactwo. A mówiłam, weźmy Lisia na burzę mózgów i powtórkę materiału, to by zaliczył. Ale nie. A ty jesteś zadowolona ze swoich ocen? Tak, bardzo, będziesz ze mnie dumny. Nie miałem wątpliwości, że świetnie sobie poradzisz. O, jak ty mi słodzisz. Lisander złapał mnie w talii, a potem przytulił. Wiecie, co to oznacza? Chcę ilustrację. Właśnie tego potrzebowałam, żeby zwieńczyć ten dzień. Po chwili delikatnie wysunęłam się z jego ramion. Dlaczego? Głupia jesteś? Wracam szukać Rozy. Jestem ciekawa, jak ona sobie poradziła. A co to mnie obchodzi? Jesteś w ramionach swojego ukochanego. Finally! A ta szuka powodu, żeby od niego uciec? The hell? Mam nadzieję, że dobrze. Merka, czy ty jesteś normalna? Do zobaczenia. Nie, jakie do zobaczenia? Ja dopiero przyszłam.
Ale kurde, wyszłam, bo gra mi każe wyjść. To jest nie fair. Co za kupielok? Byliśmy sami. Byliśmy kompletnie sami w sali gimnastycznej. To jest nie fair. Nawet nie było kisa. Tylko mnie posmyrdał po pupie i tam, nie wiem, po pleckach i tyle. Okej, znowu się uruchomiłam. Dobra, lecimy. O, okej. O nie! To niemożliwe! Co? Nie zaliczyłaś. Oby! Trzymamy kciuki. Przegapiłam co najmniej dwa castingi, żeby pouczyć się do tych cholernych egzaminów. A i tak wszystko zawaliłam! Jej! Słuchajcie, otwieramy szampana! Niech posypie się konfetti. Jak ja nie znoszę tej szkoły! A ja ciebie jakoś się nie chwalę tym. Nie no, chwalę się troszeczkę. Ja też wszystko zawaliłam! Nie jesteś sama! No, powód do dumy. To przestań żreć tę szminkę, rzucać się później na mózg. To nie ma nic do rzeczy. Chyba nie myślałeś, że się popiszesz? Teraz zaczną się kłócić? Jak miło. What the hell? Lee, nie udawaj zdziwionej. Rzadko kiedy dostajesz dobre oceny. Jeszcze się pokłócą. Ej, z czym masz problem? Podniosłam głowę, gdy zdałam sobie sprawę, że Amber mówiła do mnie. Cześć, Mio. Możesz odpełznąć, zanieczyszczasz powietrze. Amber, jesteś niemożliwa, nie mam żadnego problemu. Westchnęłam i wykręciłam oczami. Wykręciłam? Może przewróciłam oczami? Wykręciłam oczami. Pierwsze słyszę. Jesteś niemożliwa, muszę to powiedzieć. Nie możesz się opanować, co? Jesteś złośliwa nawet dla własnych przyjaciół. To już twoja ostatnia przyjaciółka, która ci została. Szanuj ją. Po co się wtrącasz? Lee... Nie wiem, jak udaje ci się ją znosić. Nie powinnaś pozwalać, żeby cię tak poniżała. No właśnie. Przez kilka sekund myślałam, że Lee w końcu ją spławi. Jakoś się smutno zrobiła. Lee, idziesz? Obie żmije sobie poszły. Odpełzły do jakiejś nory. Strasznie się cieszę, że nie będę musiała przystępować do poprawek. Nie będę musiała kolejny raz znosić tych żmij. Jej! Ale o nie! To one będą... Razem z Lisandrem, na poprawkach, z Kentinem. Castiel pewnie też nie zaliczył. Oj, to wesoło, wszyscy oprócz mnie i tam jeszcze Melanie, Iris. No i wygląda na to, że Kim. O, zobaczymy jak poszło chłopakom. Alexi i Armin tu są. Hej! Alexi, Armin, wszystko gra? Sprawdziliście swoje wyniki i jak tam? Tak, to oficjalne, jesteśmy geniuszami. Tak, szczególnie ty. Ups, nie to chciałam kliknąć. Nieźle. Moje gratulacje. A ty jak sobie poradziłaś? Nagle zrobił się bardzo skoncentrowany. To urocze. Znowu będzie jak naćpane. Świetnie, jestem z siebie bardzo zadowolona. Widzisz, wielkie umysły się przyciągają. Jak magnesy. Alexi, nie przesadzaj. Daleko nam jeszcze do Nagrody Nobla. Skąd wiesz? Wokół nas gromadzili się inni uczniowie, którzy chcieli sprawdzić swoje wyniki, zanim sala zostanie zamknięta. Czajcie? To nasze ostatnie dni w szkole! Jej! Otwieraj szampana. Alexi, robisz się sentymentalny? Tak, no i? To urocze. Jak ja ich kocham. Wytłumaczysz mi, dlaczego gdy mówisz, że to urocze, to mam wrażenie, że uważasz, że to głupie? Nie, braciszku, nigdy nie odważyłbym się tak pomyśleć. Uśmiechnęłam się i wykręciłam oczami. Co ty z tym wykręcaniem oczu? Co ty, te twoje gały to jakieś żarówki, że je wykręcasz? Czas zmykać. Wracam szukać Rozy. Na razie. Właśnie, co się stało z tą Rozalią? W ogóle jej nie widziałam. O, no dobrze, wszędzie szukałam Rozy, ale nie da się jej znaleźć? Co to, wyparowała? Pewnie już wróciła do domu. Lepiej zrobię to samo. Ach, tutaj jesteś. Czekałem na ciebie. Czekał na mnie przed szkołą. Idziemy na randkę? Chciałabyś, żebym odprowadził cię do domu? Tak! To dobry pomysł, genialny pomysł. Złapałam go za rękę i zaczęliśmy oddalać się od szkoły. Tak, trzymaj go za rękę, bo ta sierota obrzygana znowu wpadnie pod auto. Zobaczy Ninę i znowu będzie to samo. Powtórka z rozrywki. Gdy znaleźliśmy się przed moim domem, pocałowaliśmy się na pożegnanie. O, jak słodko. Gdy poczułam na sobie jego dłonie oraz usta, nagle wpadłam na szalony pomysł. Jaki? Zróbmy sobie dziecko. Jest jeszcze wcześniej i rodziców nie ma w domu. Może chciałbyś wyjść na chwilę na herbatkę?
Jesteś pewna, że to dobry pomysł? On się boi mojego ojca. Nie bój się, szakala nie ma w domu. Czułbym się zakłopotany, gdybym znowu naraził się na gniew twojego ojca. O, wybuchłam śmiechem, gdy zobaczyłam jego zaniepokojoną minę. Masz być mężczyzną, masz być twardy, nie miętki. Nie martw się, moi rodzice są jeszcze w pracy. Jeżeli nie spalimy domu, to nie powinniśmy mieć problemu. Super. Dopiero jak to powiedziałam, zdałam sobie sprawę, że to mogło zabrzmieć dwuznacznie. Na szczęście Lisander tego nie wychwycił. Dobrze, w takim razie chodźmy. Weszliśmy do mieszkania. Będzie gorąco. Był już kiedyś u mnie podczas nieobecności rodziców, ale i tak jestem strasznie poddenerwowana i podjarana. Jak? A spin-off? Dopiero skończyliśmy spin-off i też był u nas w pokoju. Było słodko. To jednocześnie bardzo przyjemne i niepokojące, że go tutaj widzę. Dlaczego? Idź ze swoim chłopakiem do pokoju. O, zaczynam się bać, co oni będą wyczyniać. Gdy weszliśmy do mieszkania, zaproponowałam mu coś do picia. Ale będą jaja, jak wparują moi rodzice, bo nie będę mogła się wykręcić, że powtarzamy te egzaminy. Już po egzaminach. Przygotowałam dwie szklanki soku pomarańczowego. Co najwyżej mogę powiedzieć, że się relaksujemy po egzaminach. Potrzebujemy w końcu relaksu, więc jeżeli jedno z nas będzie potrzebowało masażu i akurat będzie bez koszulki, to jeszcze nic nie znaczy. Zanieśliśmy je do mojego pokoju. Tylko nie rozlejcie, okej? Okay. No dobrze, byłam bardzo cwana zapraszając go do swojego pokoju, ale co będziemy teraz robić? Zgadnij. Myrka, wszystko gra, no właśnie nic nie gra. Jestem zestresowana. Wyglądasz na poddenerwowaną. Nie martw się, wszystko gra. Po prostu próbuję sobie wybić z głowy szkołę. Może mi w tym pomożesz. Rozbieraj się. Ciężko mi uwierzyć, że to już koniec. Przykro mi. No, będzie smutne. Rozumiem. Po prostu zamykasz pewien rozdział w swoim życiu. To nie koniec świata. Tylko ja, ty też. Co ty sobie myślisz, że ty zostaniesz w ogólniaku? A gdybyś spróbowała myśleć o czymś innym? Wiesz, musisz mi w tym pomóc. Może odwrócisz moją uwagę od problemów? Lisander podszedł do mnie, uśmiechając się. Pochylił się nade mną i objął dłońmi moją twarz. Gdy nasze usta się spotkały, poczułam ucisk w brzuchu. Dlaczego? Jego język delikatnie przejechał po moim. Usiedliśmy na łóżku, trzymając się w objęciach. Wow, teraz wylądowali na łóżku. Włożyłam mu rękę pod koszulkę i zaczęłam dotykać palcami jego pleców i ramion. No to się zrobiło gorąco. Poczułam przyjemne ciepło bijące od jego skóry. Trochę kręci mi się w głowie. Lisander lepszy jak alkohol. Co się ze mną dzieje? Nie wiem, może masz okres? Twoje dłonie są takie delikatne. Położyliśmy się na łóżku, a potem spletliśmy się nogami. Poczułam, jak delikatnie przejechał dłonią po moim brzuchu i biodrach. Wow, jaka gra wstępna. Poczułam, jak przechodzi mnie dreszcz pożądania. Jezu, to jeszcze nie jest 40 odcinek, a już jest tak gorąco. Czule pocałował mnie w czoło. On uwielbia mnie całować w czółko. Nie mogłam się dłużej powstrzymać i usiadłam na nim. Ona naprawdę powinna zostać jockeyem. Uwielbia dosiadać chłopaków ukrakiem. A on oparł się na łokciach. I będzie mi zaglądał w dekolt. Sorry, ale w tej koszulce to raczej niewiele zobaczysz. Zaczęłam go całować i jednocześnie podciągnęłam do góry jego koszulkę. Pokazuj ten piękny tatuaż. Kilka sekund później leżałam na jego nagim torsie. Aha, wow, jak szybko wyskoczył. Z ciuchą. Wow, jakie on ma ABS. Jaki kaloryfer. Sześciopak czy ośmiopak? Lisander wyglądał na lekko zawstydzonego. Ale mógłbyś opuścić tę rękę, bo ja chcę ci się przyjrzeć w całej okazałości, nie się tak zasłaniasz. Wstydzisz się? To zasłoń sobie sutasy. O Boże. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tego, gdy zaproponowałem, że odciągnę twoje myśli od szkoły, ale to jest najlepszy sposób, wiesz? Wtedy masz zagwarantowane, że nie będę myślała o niczym innym, jak tylko o tobie. Ale nie mam się na co skarżyć. Wydaje mi się, że bardzo mam na ciebie ochotę. What? Bardzo mam na ciebie ochotę. Co za tekst. Dokładnie w tej samej chwili usłyszałam hałas dochodzący z parteru. Włam! O nie, rodzice wracają do domu. Merka, wróciłaś już? Czy ja pozostaję w przejściu?
Na pewno nie mojego kochasia. O nie, to moi rodzice, uciekaj oknem. Lisander, bierz nogi za pas. O ja pindola. Rodzice mnie zabiją, wydziedziczą mnie. Zerwaliśmy się z łóżka. Będzie teraz akcja. Szybko poprawiłam pościel, podczas gdy on pospiesznie zakładał ubrania. Szybko! Chowaj siutasie. Och, chyba już za późno, żeby schować mnie pod łóżkiem. Wyskakuj przez okno. God damn it, to jest pierwsze piętro, nic ci się nie stanie. Co najwyżej się połamiesz. Ale która jest godzina? Od jak dawna tutaj jesteście? Jesteśmy? Oddychaj, wszystko będzie dobrze. Trochę się uspokoiłam, gdy zobaczyłam, że Lisander w ogóle nie wyglądał na wytrąconego z równowagi. Wzięłam głęboki oddech. O nie! Zaraz wparuje ojciec. Tak, w końcu przecież nie zrobiliśmy nic złego! Bo nie zdążyliście? Co to za tok-tok? Co się dzieje? Czy ktoś puka? Merka, jesteś z kimś? Słyszałam... O, mamusia, słyszałam jak rozmawiałaś. Ech, tak, mamo. Możesz wejść? Mama weszła do mojego pokoju. Z miejsca zbrodni. Och, dzień dobry. Nawet nie próbowała ukryć zdziwienia. Jaka zniesmaczona. Ech, mamo, to Lisander. Lisandrze? To moja mama. To oni się wcześniej nie poznali? No jak, chyba podczas wywiadówki się poznali. Dzień dobry, właśnie miałem wychodzić. Już? Od razu bierze nogi za pas. Ja cię! To znaczy, że jak nie może się do mnie dobrać, to nie chce ze mną spędzać czasu? O ty! Bla, 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 nie ma mowy. O, dzięki, mamusiu. Skoro już tu jesteś, to możemy się lepiej poznać. Matka, co ty szukasz zastępstwa na ojca? Kochanie, przyprowadź kolegę do salonu. Nie podoba mi się to, że ona jest taka podekscytowana lepiej poznaniem bliższym mojego chłopaka. What the hell? Młodzieńcze, wolisz kawę czy herbatę? Mamy sok pomarańczowy? Ech, poproszę raczej kawę. To jeszcze nie wypiłeś swojego soku? Czy już wypiłeś i masz ochotę na kawę? Bardzo dobrze, widzimy się na dole. Mama poszła sobie, zamykając za sobą drzwi. Widzimy się na dole. W sensie w piekle. O nie! Mało brakowało. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, co by się wydarzyło, gdyby mama wróciła kilka minut później. Co? Mielibyście już wszystko za sobą? Na samą myśl zaczęłam się czerwienić jak nigdy. O, wow. Dobrze, jesteś gotowa na prezentację? Prezentację ciebie? Jasne, zawsze. W ogóle, tylko na to czekałam. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Znając cię, na pewno wszystko dobrze się potoczy. To miłe. Jeżeli chodzi o moją mamę, to też cię lubi. Tak? Super. To był już najwyższy czas, abym poznał twoich rodziców. No skoro tak uważasz, moim zdaniem, gdybyś ich w ogóle nie poznał, też byłoby spoko. Jestem pewna, że moja mama będzie cię uwielbiać. Moglibyście się poznać dopiero w dniu ślubu. Co by się takiego złego stało, gdyby do tego doszło? Uśmiechnęłam się, próbując dodać sobie odwagi. W rzeczywistości wcale nie jestem taka pewna siebie. Spróbowałam wziąć się w garść. O, to będzie trudne. No dobrze, tych kilka minut dostarczyło mi niezmiernie dużo emocji. Czy ja naprawdę zaczęłam rozbierać mojego chłopaka, siedząc na nim okrakiem? Oj, tak. Co by się wydarzyło, gdyby mama nie wróciła do domu? Wiecie co, mi się tak wydaje, że ona będąc na uniwerku, za każdym razem, gdy będzie się przedstawiać, to żeby sprawdzić, czy jakiś chłopak jest spoko, czy nie, będzie go dosiadać okrakiem i tak będzie ich testować. O, ona tak właśnie lepiej poznaje ludzi. Co by się wydarzyło, gdyby mama nie wróciła do domu? No dobrze, chodźmy na ten podwieczorek. Przedstaw swojego chłopaka rodzicom. O, wyszliśmy z pokoju i poszliśmy w stronę salonu. Gdy wyszliśmy na korytarz, Lisander pochylił się nade mną i szepnął: Hilfa! Mayday! SOS! To, co wydarzyło się na twoim łóżku, było bardzo zaskakujące. Dlaczego? Dlaczego zaskakujące? To naturalna kolej rzeczy. Oczywiście bardzo przyjemne, ale i niezwykle zaskakujące. Nieśmiało się uśmiechnęłam. Dlaczego on był zaskoczony? Nie wiem, co we mnie wstąpiło, że się tak na niego rzuciłam. Jesteś wygłodniała. O, jesteście. No, jak widać, miło mi cię oficjalnie poznać. Od tak dawna o tobie słyszałam. Matka, nie ściemniaj. Nieprawda. Co? O czym ona mówi? Mam wrażenie, że mama nieźle się bawi. Tak jakby mściła się, że tak długo trzymałam ten sekret w ukryciu. Wiem, że poznałeś już mojego męża. Zaczęłam czuć się pominięta. Matka, nie podrywaj mi chłopaka, okej?
Lisander zakaślał. Tak, rzeczywiście mieliśmy już okazję się poznać. I to z jak najgorszej strony. Zażenowana wbiłam się w fotel, przypominając sobie, jak mój tata na niego nakrzyczał. Mama chyba jest zadowolona ze swojej małej prowokacji. Powiedz mi coś o sobie. Chodzisz do tej samej klasy, co moja córka? Wow, to ona naprawdę wie niewiele. A dopiero co przed chwilą mówiła, że tak wiele o tobie słyszałam, a teraz chodzicie razem do tej samej klasy? Matka, wydało się. Nie jesteś zbyt lotna. Jak się poznaliście? Ciężko jest przejść obojętnie obok pani uroczej córki. Dzięki, to było słodkie. Tym bardziej, że gdy się spotkaliśmy, spędzała swój czas na chodzeniu po szkole. Co? Jak to dziwnie brzmi. Moim zajęciem było chodzenie po szkole. W końcu różne wydarzenia nas do siebie zbliżyły. Tak, tylko nie mów, jak bardzo zbliżyły, okej? Okay? Te szczegóły zostawmy tak dla siebie. Jakie to urocze. To prawda, uśmiechnęłam się rozczulona. Słyszałam, jak otwierają się drzwi. O nie, mój tata wraca z pracy. Mayday, mayday, uciekać. Jakby nie wystarczyło już, że mama wykręciła swój numer. Spojrzałam na Lisandra przepraszającym wzrokiem. Skóry przepraszam cię ze swojego ojca. Powoli wstał z krzesła i wyciągnął rękę, aby przywitać się z moim tatą. O-o, a ojciec zajarzy, że to jest ten chłopak, przez którego wtedy spędziłam noc poza domem. Filipie, mamy gościa. Właśnie widzę. Ojciec, nie martw się tak. Wszyscy czekaliśmy w napięciu, aż tata zdecyduje się coś powiedzieć. Witaj, młodzieńcze, jak się miewasz? Odetchnęłam. Na razie nie zapowiadało się na kolejne kazanie. Moi rodzice okazali się być bardzo gościnni. Na moje nieszczęście. Jak to nieszczęście? To chyba dobrze. Co ona by chciała, żeby jej rodzice go ochrzanili? Pogonili z domu? Dosyć szybko zaczęli opowiadać sobie żenujące anegdotki na mój temat. Tak, jeszcze wyciągnijcie mój kurczę album i pokażcie, jak latałam bez pampersa. Najwyraźniej bardzo ich to bawiło. Lisander, jak się chowa. O gosh. Jest zabawna. To pewne, że ten rok nie byłby taki sam, gdyby nie państwa córka. Mój ojciec jest tutaj w pokoju. Zamilcz, nie mów takich rzeczy. Powoli wstał z krzesła i wyciągnął rękę, aby przywitać się z moim tatą. Znowu? The hell? Po raz kolejny się z nim wita? W takim razie szkoda, że ten rok już się kończy. Skoro mówimy o końcu roku, Merka, znasz już swoje wyniki? O, tak. Możecie być ze mnie dumni. A no właśnie, nawet nie zapytałam. Dostałam świetne oceny. I co to za rodzice, że nawet w trakcie nie zadzwonili, żeby się dowiedzieć, jakie mam oceny. Podzieliłam się z nimi wynikami i wyglądali, jakby byli w siódmym niebie. Brawo, w ogóle się o ciebie nie martwiłam. Co? To dlatego nie dzwoniłaś? Ja też nie. Młodzieńcze, a tobie jak poszło? Tata odwrócił się w stronę Lisandra. Dobrze, tak, ściemniaj ich. Nic nie mów o WF-ie i chemii. Nie jestem najlepszy w klasie, ale jestem zadowolony ze swoich wyników. Lisander ma poprawkę z chemii i z WF-u. Jak ściemnia moich rodziców. Uwielbiam nonszalancję Lisandra. To jest prawie sexy. Ta sexy to jest jak kłamie. Tym lepiej. Oboje powinniście być z siebie zadowoleni. Reszta popołudnia przebiegła naprawdę przyjemnie. Rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym do czasu, aż Lisander postanowił wrócić do domu. Dlaczego? Może zostanie na noc? To uroczy chłopiec. Widać, że mu na tobie zależy. Jak? Tak, ale lepiej miej się na baczności. Nigdy nic nie wiadomo. Tak, może jest mordercą? Jest uroczy, gdy się o mnie martwi. Wróciłam do swojego pokoju. Wróć do swojego pokoju, oki. Wow, co za popołudnie. Pełne wrażeń. Najpierw skoczyłam na Lisandra i zaczęłam go rozbierać. Jak to śmiesznie brzmi, wskoczyłam na Lisandra. Tak, dosiadłam go. Potem prawie zostaliśmy przyłapani przez moją mamę. I w końcu ten rodzinny podwieczorek był naprawdę specyficznie. Ciekawe, co Lisander myśli o moich rodzicach. Że są nienormalni? Że niedaleko pada jabłko od jabłoni i teraz już wie, dlaczego ja jestem crazy? Między lawiną pytań mojej mamy i pasywno-agresywnymi refleksjami mojego taty na pewno stwierdził, że są trochę dziwni. Trochę to mało powiedziane. Ale chyba udało mi się ograniczyć szkody. Mam prawie ochotę powiedzieć, że ten moment był całkiem przyjemny. Wyglądali, jakby dobrze się dogadywali.
Przynajmniej nie będę musiała dalej ukrywać przed rodzicami, że mam chłopaka. Ta? Oni tak go dobrze przyjęli tylko dlatego, że go nie przedstawiłaś właśnie jako swojego chłopaka, tylko kolegę. Co za ulga. W końcu zeznęłam, myśląc o tym, jak razem leżeliśmy na tym łóżku. O-o, będzie miała pikantne sny, jak jego dłonie przesuwały się po moim ciele, o jego nagiej skórze. Kolejne dwa dni... No ja już się wczuwałam... To był jakiś ekspresowy sen. Wszystko, co najlepsze, zostało wycięte. Kolejne dwa dni spędziłam z moimi rodzicami, którzy chcieli zorganizować rodzinny weekend. Nie, ja chcę spędzić weekend z Lisandrem. Cieszę się, że mogłam z nimi trochę posiedzieć, nawet jeżeli przez to nie mogłam spotkać się ze swoim chłopakiem. Pomogłam także Rozie przy nauce. Okazało się, że kompletnie zawaliła egzaminy. Biedna. O. Z kolei fakt, że Amber i Lee też musiały podejść do poprawek, dostarczał mi niezmiernej satysfakcji, ale my jesteśmy wredne i podłe. Dzisiaj po raz pierwszy od nie wiem jak dawna mogłam sobie dłużej pospać. Wygląda na to, że jestem prawie na wakacjach. Tydzień poprawek to ostatni tydzień w szkole. Tradycyjnie ostatniego dnia pożegnaliśmy, czy pożegnamy nauczycieli. Być może to będzie także moment, aby pożegnać się z niektórymi przyjaciółmi. Nie! Ja naprawdę chyba się popłaczę. W każdym razie nie przegapię tego dnia za żadne skarby świata. A w międzyczasie jestem wolna jak ptak. Co mogłabym dzisiaj porobić? No, mój chłopak bierze udział w poprawkach, to co ja bym dorobiła? Przejdę się po mieście. Może pójdę na zakupy do... O, centrum handlowe! Może nadzieję się na Dejka. Tak, surfujący czopek pewnie robi zakupy. Jestem ciekawa, co u niego słychać. Może jakiś szybki romans wakacyjny? Nie, no żartuję. Zaraz będziecie na mnie krzyczeć, Alisander, jak śmiesz, Mio. Możesz dołączyć do klubu Amber. Jesteś tak samo zła jak ona. To co, idziemy chyba do centrum handlowego. Tak, mam największą ochotę na zakupy. Idziemy do galerii. Cześć, mamo. Znaczy, pa, mamo, pa, tato. Pa, koty. Jedziemy do centrum. Gdy przyszłam na przystanek autobusowy, zaczęło lać jak z cebra. O, nie widać. Świetnie, wakacje ledwo co się zaczęły, a mamy pogodę pod psem. Jeszcze się nie zaczęły tak naprawdę. Przynajmniej w centrum handlowym nie zmoknę. Przyjechał autobus. O, tylko jeden? Jeden złota, jeden dolar. Wyszłam do autobusu. Ruchome schody nie działają. Bo jesteś przeklęta. Wszystko, czego się dotkniesz, to się psuje. Przejdę się i sprawdzę, czy niczego nie potrzebuję. O, spójrzcie, chłopcy z Eldarii. Na wystawie. Tutaj nie chcesz nic kupić? Ja bym wzięła sobie maskotkę. Ale nie, po co? Kabielizno. Idziemy zobaczyć za książkami? Nie, chyba wrócę. Mogę wejść na górę? O, a jednak schody działają. Oszuście! A mówi, że nie. Okej, no to mam dylemat. O, okej. Chłopak Klementyny! Klem, odłóż te okulary, musimy iść. Jakie okulary? Jaki on jest malutki, śmieszny. O, wow! VR? Ja też chcę... Nie, nigdy to takie zabawne. Klementyna i Samuel tutaj są. Co oni wyprawiają? Mam wrażenie, że Klementyna wymachuje rękami na wszystkie strony. Kochanie, jesteśmy tutaj już od godziny. Kochanie, gadają ze sobą jak stare małżeństwo. Ja jeszcze nie spróbowałem ani razu. Podeszłam do nich. Cześć wam! Och, cześć Merka, co słychać? Zapamiętał moje imię. I się we mnie podkochuje, bo się zrobił czerwony pod oczami. Kotku, co mówiłaś? Nie słyszałam, bo przelatywałam nad... pod tunelem. Co jej jest? Och, nic, nie martw się. Właśnie testuję okulary VR. Chyba uczestniczę w wyścigu samochodów, ale nie jestem pewien. Ja też chcę. No dobrze, już kończę. To było naprawdę bardzo zabawne. Bozia kazała się dzielić. Dawaj to. O, cześć, Merka. Od dawna tutaj jesteś? Ty to miałaś na oczach, a nie w uszach. Głupie loku. Nic, udaję, że nic nie słyszała. Nie, dopiero przyszłam. Próbowałaś już tego? Te okulary są genialne. Tak to wyglądało. Nie lubię gier wideo. To głupia jesteś? To tak jakbyś wyparła się swojej natury. Genialnie to było na ciebie patrzeć. Genialnie to było na ciebie patrzeć, wiesz? Można by pomyśleć, że zaatakował cię niewidzialny rój pszczół. Minus jeden.
Aha, niezła próba, ale tylko próbowałam złapać spadające gwiazdy na pokładzie mojego statku kosmicznego. Wyglądałaś uroczo. Jezus. Oni są tacy słodcy aż do obrzygania. To ty jesteś uroczy. Dalej wyglądają na zapatrzonych w siebie. Berka, korzystasz ze swoich pierwszych dni wakacji? Tak, tak. Przychodzisz w czwartek na ostatni dzień szkoły? No to skoro jeszcze nie było zakończenia, to jak wakacje? Pewnie, a ty? Tak, myślę, że też przyjdę. Chciałbym się dowiedzieć... O, Klementyna zmieniła płeć. Chciałbym się dowiedzieć, o jakiej niespodziance mówiła dyrektorka. Ach, zupełnie o tym zapomniałam. A ja nie. Teraz, gdy o tym mówisz, nie mam pojęcia, o co może chodzić. Pewnie dowiemy się w czwartek. Tak, musimy już iść. Na razie. No pa, na razie. A ja pójdę dalej. Jakie to było dziwne spotkanie. Bardzo dziwne. Okej, Merka, mów, co chciałabyś jeszcze zakupić. Bo nie mam bladego pojęcia zaraz, co tutaj mamy. Przejdźcie po galerii. A, czyli mam się po prostu kręcić. Bez celu. Dobra, idziemy tu. Zejdziemy na dół. Czy jest tu ktoś? Nope. Wow, ale będę się teraz kręciła. O, wystawa sklepu z bielizną przykuła moją uwagę. Czyżbym złapała ten sam wirus, co Rosalia? Pożądania? Wszyscy wiedzą o jej obsesji na punkcie bielizny. Ale muszę przyznać, że to też zaczyna mnie interesować. Ciekawe dlaczego. No dobrze, wchodzę, ale tylko popatrzeć. Nie, możesz coś kupić, pozwalam ci. Czy ten koronkowy, kremowy zestaw dobrze pasowałby do mojego koloru skóry? Albo ja wiem. A może raczej to burtowe body? No, seksowna. Wyjęłam telefon i zrobiłam dwa zdjęcia. Zaczęłam pisać wiadomość do Rosalii. Jak myślisz, co będzie mi lepiej pasować? Nacisnęłam na wyślij. Dopiero potem zauważyłam, że pomyliłam odbiorcę. I wysłałam zdjęcia hefalupowi. Nie! Pedokatechecie. Język pewnie mu wisi aż do kolan. Już sobie wyobrażę, jak Merka będzie wyglądać w tym sexy body. O nie, wysłałam wiadomość do Lisandra! To dobrze! Czemu się głupia boisz? Co za oferma! Jak mogłam się tak pomylić? To nie była pomyłka, celowo tu zrobiłaś. To chyba moja podświadomość. O tak. Nie musiałam długo czekać na jego odpowiedź. Jestem pewien, że w obu będziesz wspaniale wyglądać. Jaka pewność. Skąd pewność, że mnie w nich zobaczysz, cwaniaku? Schowałam telefon do kieszeni, byłam cała czerwona. Szybko wyszłam ze sklepu. No i nie kupiła. Wychodzę stąd, zanim znowu się w coś wpakuję. Nie! Pochodzę jeszcze trochę po galerii. No, miałaś wyjść. To wychodzimy czy zostajemy, bo ja już nie wiem. Optyk. Może tutaj ktoś będzie? Nope. Wydaje mi się, że już chyba na nikogo się więcej nie nadziejemy. To smutne. Okej, wyłazić. O, kogoś mamy. Violetka! Cześć, Merka. Kim, widziałaś, kto tutaj jest? Nawet Kim tutaj przylazła. Cześć, wszystko gra? Jesteś cała czerwona. To dlatego, że ruchome schody nie działają. I się z nich zwaliłam. Zmachałam się, no. Skoro tak mówisz, no to co tutaj robisz? To samo co ty? Domyślam się, że to samo co wy. Chowam się przed deszczem i oglądam wystawę. Tak, to prawda. Violetka, jaką oni ci krzywdę zrobili? Kto by pomyślał, że tak trudno będzie się czymś zająć podczas wakacji? To jeszcze nie są wakacje. Dziewczyny, wakacje jeszcze oficjalnie się nie zaczęły. Dziękuję. Musimy się jeszcze pożegnać ze szkolnym więzieniem. Szkolnym więzieniem? To będzie takie smutne. Nie wiem, czy chcę w tym uczestniczyć. Dlaczego? Violetto, to nie jest smutne. Tak jest życie. Ale są zabawne. Nie wiem, co w tym było takie zabawnego. Pomimo, że tak bardzo się różnią, uważam, że świetnie się dobrały. Pożegnały się ze mną i wróciły do domu. Niczego dzisiaj nie znalazłam. Miałaś kupić seksowną bieliznę. Co będziesz miała na sobie? W trakcie 40 odcinka? Wrócę do domu i spróbuję zapomnieć o wiadomości, którą wysłałam Lisandrowi. Nie zapominaj. Wróć do domu. Okej. Zjadłam kolację z rodzicami, a potem poszłam spać. Pierwsze dni wakacji były naprawdę przyjemne.
czuję się bardziej wypoczęta. Jakie wakacje! Popołudnie spędzone w centrum handlowym nie należy do najbardziej udanych. Ale zabawnie było wpaść na Klementynę i Samuela oraz Violettę i Kim. A potem ta historia z SMS-em. Najpierw wybryki na łóżku, a teraz ten SMS. Lisander pomyśli, że tylko jedno mi w głowie. No bo tak jest. Ale tak nie jest, prawda? Nieprawda. Kolejnych kilka dni zleciało bardzo szybko. Zastanawiam się, dlaczego dni w szkole dłużyły się jak lata, a wakacyjne dni uciekały z prędkością światła. No bo kiedy dobrze się bawisz, no to czas szybko zasuwa, a kiedy się stresujesz i przechodzisz mordęgę, to każda sekunda się dłuży. Jutro jest ostatni dzień w szkole. Według tradycji uczniowie przychodzą do szkoły ostatni raz, aby pożegnać się z nauczycielami i zabrać swoje rzeczy. Czuję, że mnie to zasmuci. Nie jestem pewna, czy jestem gotowa rozstać się z przyjaciółmi. O. I przede wszystkim, co będę potem robić? Wstałam i szybko się wyszykowałam. No to idę! No to idź! Idź do szkoły, to twój ostatni dzień w słodkim amorisie. Nie! Naprawdę mam ochotę płakać. Tak przyzwyczaiłam do liceum. Nie! Ostatni dzień! Przed szkołą zauważyłam Rosalię, która kręciła się pod wejściem. Nie masz ochoty tam wejść czy iść? O nie, jestem tak bardzo zmęczona. Ten tydzień poprawek mnie wykończył. O, to ty też nie zaliczyłaś kilku przedmiotów? Wolałabym po prostu dłużej pospać. W objęciach Leo? Swojej dziewczyny? Zepsuli ci chłopaka. Powinnaś wnieść kurczę odszkodowanie. No chodź, jestem pewna, że będziemy razem dobry... No chodź, jestem pewna, że spędzimy razem dobre chwile. Koniec z egzaminami, koniec z dramatami. Będzie nudno, nie sądzisz? O nie, nie martwiłabym się o to. Wiesz co, dramaty to się dopiero zaczną. Czeka nas jeszcze niespodzianka dyrektorki. Litości, zupełnie o tym zapomniałam. Nic więcej nie mów, bo przyrzekam, że zaraz wrócę spać. Oj, Ruziu. W najgorszym razie dobrze mi zrobi jeden dzień bez dramatów i komplikacji. Idziemy? Zanim zmienię zdanie. Weszłyśmy do szkoły. Dziwnie być w tak pustej szkole. To normalne, dzisiaj przyszły tylko ostatnie roczniki. Dostaję od tego gęsiej skórki. O, jako smutna. Może nikt nie przyszedł. Nie mogłabym mieć im tego za złe. Mam nadzieję, że nikogo nie będzie. O nie, to byłoby smutne. Jak wejdziemy do środka, to się przekonamy. Zamiast tak gadać, to od razu powinniście były wejść. Podskoczyłyśmy na dźwięk mikrofonu dyrektorki. Chyba głosu dyrektorki. Witam moich drogich uczniów, mówi do was pani dyrektor Hefalump. Po raz ostatni. Gratuluję wam ukończenia egzaminów. Większość z was uzyskała bardzo dobre wyniki. Aby uczcić koniec tego długiego roku i początek nowego życia z dala od słodkiego amorisa, postanowiliśmy przygotować dla was małą niespodziankę. Postanowiliśmy zorganizować pożegnalny bal. Wiedziałam, studniówka! Zapraszamy was jutro wieczorem do sali gimnastycznej, która zostanie przystrojona specjalnie na tę okazję. Pożegnalny bal. A po balu, migdalenie. Dlatego zachęcamy was, żebyście zostali dzisiaj z nami w szkole i pomogli nam przygotować wspaniałe przyjęcie. Tak, i jeszcze dać kasę pewnie. Słyszeliście to? Nie, jesteśmy głuche. Co to znowu za głupoty? Będziemy razem tańczyć. Mam nadzieję, że Castiel dotarło to do ciebie. Ale ja nie umiem tańczyć. O, Violetko. O nie, dlaczego ta głupia Lee postanowiła pojechać tak wcześnie na wakacje? Nie mogła poczekać dwóch dni dłużej? A co, szukasz partnerki do tańca? Kto pomoże mi teraz znaleźć najpiękniejszą balową sukienkę? Co byś na siebie nie założyła i tak będziesz wyglądała jak żmija? W smokingu. Szukałam jakiegoś słowa. Sukienkę nie wiem, ale gdybyś potrzebowała nowej fryzury, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. O ty. Bal jutro wieczorem. Merka, miałaś rację. Chyba jednak nie będziemy musiały zwiewać. Nie wierzę. To świetna wiadomość. To prawdziwa niespodzianka. Nagle znowu zazgrzytało w głośnikach. To znowu pani dyrektor. Byśmy się nie zorientowali. Jeżeli chcecie pomóc przy organizacji balu, to przyjdźcie niedługo na dziedziniec. Podzielimy was na grupy. Ja, super, trzeba będzie przystroić salę. Pozostałych zapraszam jutro. Bal rozpocznie się o 20:00. To znaczy, że kto chce, to może pomóc, a kto nie chce, ten nie? O.
to w prawdziwej rzeczywistości nikt by nie został pomagać. Wszyscy by przyszli tylko na gotowe. Aha, wejście na bal będzie płatne. Co? Bilety będą sprzedawane jutro przy wejściu do sali. Czy ona się dobrze czuje? Chociaż w sumie... Pokażcie mi studniówkę, która nic nie kosztuje, co nie? Muszę pamiętać, aby zabrać ze sobą trochę pieniędzy, a trochę to znaczy ile, bo mam niewiele. Zebrane środki zostaną przeznaczone na klub sportowy i klub ogrodników. Ta. Raczej na karmę dla Kiki i nową szczękę dla Dery. Oj, w pewnym sensie to będzie wasz ostatni wkład w życie szkoły. Dziewczyny, chcecie pomóc przy organizacji? A muszę? Oczywiście. Nie sądzę. Dobra, pomogę. Będzie zabawnie. Super, to będzie dobra okazja, aby ostatni raz... Nie mów ostatni raz, nie powtarzaj tego słowa. Coś wspólnie porobić. Będę tęsknić za Iris. Rosalio, ty też przyjdziesz? A spróbuję nie przyjść. Przykro mi, że was tak zostawiam. To nasze ostatnie chwile razem w liceum, ale ty jesteś podła. Ale naprawdę nie jestem w formie. Chyba skorzystam z tego zamieszania i wrócę do domu się przespać. Z Leo. A ja też bym chciała się przespać z Lisandrem, ale co? Nie mam takiego wyboru. Skoro wiem, że spotkamy się jutro, mam mniej wyrzutów sumienia. Biedna Roza, to prawda, że wygląda na przemęczoną. Musi porządnie odpocząć, aby być jutro w świetnej formie. Merka, idziemy na dziedziniec? Tak, chodźmy. Merka, poczekaj. Co jest? Co ty na to, żebyśmy poszły razem kupić nasze balowe sukienki pod koniec dnia? Ja coś czuję, że ten interes będzie drogi. Będę musiała zapłacić za wyjściówkę na ten cały bal i jeszcze do tego suknia. Tak, z przyjemnością. Okej, w takim razie spotykamy się później w butiku Leo. A nie ma innych jakichś sklepów? Tylko znowu Leo, jeszcze jak ty mi coś wybierzesz. Siebie to umiesz ubrać, ale mnie to już nie bardzo. Już się boję, co ona mi wybierze. Gdy skończysz dekorować salę, a ja trochę odeśpię. Niezły podział, kurczę, zajęć. Ta będzie spała, ja mam harować. Świetnie, na razie, Rozo. Okej, moi kochani, bo ten odcinek będzie trwał ponad godzinę. Aj, ale czas kończyć, czas zamilknąć, a my słyszymy się w kolejnym odcinku Słodkiego Flirtu już niebawem. Trzymajcie się cieplutko, do następnego razu. Pa, pa!